Witam bardzo serdecznie w grze Zero and X na Commodore C16, więc jest to takie kółko i krzyżyk 4x4 w dowolnym kierunku, jeśli zostanie utworzone, to oczywiście się wygra. Czy chcesz instrukcję? No zobaczmy, jak to wygląda instrukcja. Jestem małym komputerem, więc mogę wydawać się powolny. Moje ruchy są pokazywane w trzech jako 3 litery XYZ, czyli mamy właśnie tablicę, wiersz i kolumnę. I trzeba wpisać tą informację, aby po prostu to zadziałało. Więc mamy tutaj takie planszetki rozłożone na 4. Czy chcę zacząć pierwszy? Tak, chcę zacząć pierwszy i spróbuję pewną moją taktykę, która może być zwycięska, bo już tego typu gry grałem i zawsze każdy komputer 8-bitowy dawał mi radę. Tu ma tylko 16 kB na pokładzie i może mnie skopać, więc spróbujmy. Board 1 wybiorę, 1, wiersz pierwszy, kolumnę pierwszą. Dobra, mam krzyżyk. Teraz myśli komputer. Żeby pamięci czasem nie brakło. Ale jak znam życie, to będzie taktycznie próbował mnie załatwić. Tak jak ja będę próbował taktycznie załatwić jego. Czyli się, ruszył się w 4-1-1. Ok, ma podobną taktykę do mojej, widzę, więc ja teraz wybiorę oczywiście 1. A 1, 4 tym razem. Dobra. No zobaczymy, co teraz zrobisz, panie kolego. Czy będzie mnie próbował blokować? Czy mówię, taktykę mam bardzo podobną do mojej. Zobaczmy teraz, czy ja dalej 1, ale teraz wybiorę 4 i kolumnę pierwszą. Tu się ustawię. Na razie wszystko idzie zgodnie z moim planem. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Ok. Co zrobisz, panie kolego? Dobra. Więc moja taktyka działa. 1. Teraz wezmę 4. 4. Tak, i właściwie już jest po nim. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Czy będzie mnie próbował blokować, czy zrobi to samo, co ja w tej chwili. Tak myślałem, że będzie kombinował. Więc teraz dam tak. 1. Więc atakuję. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak, teraz tu musi zablokować. Tak. I teraz ja daję. To jest taktyka, która mi pozwoli wygrać z każdym cyfrowym komputerem, umysłem, AI jakimkolwiek. Czyli daję 1, 3, 3. Tak, i on będzie. I co zrobi?
tutaj postawił. Chyba coś mój system nie za bardzo zadziałał, widzę. Jest sprytniejszy niż myślałem. Jest sprytniejszy niż myślałem. Dobrze wiedział, że chcę tutaj właśnie go atakować. Więc dobra. No to było do przewidzenia, że tak zrobi. Kurde. Niestety pomyliłem się, ale to ja się mogę pomylić, bo ten cyfrowy zawodnik to się nigdy nie myli, nie? No oczywiście, że to zablokuje. Nie pozwoli mi w żaden sposób wygrać. Raz, jeden. Jeden, dwa. Ja go muszę teraz zablokować. Teraz będzie jego szarża. Będzie jego szarża. Tylko że ja chyba mogę nie zdążyć tej szarży. Tak, tutaj zrobił ruch. Tak. No to ja już muszę, tak samo jak on mnie blokował, ja muszę blokować już jego w tym momencie. Czyli 4. 4, 3, 3 dam. Nie wiem na ile moja taktyka załatwiania go zadziała. Czy demontażu jego dziadostwa. Gdzie on tutaj zrobił teraz krok? Zaraz jeden. W tym miejscu, więc tutaj idzie pod kątem do dołu, ale tu jest poblokowane, więc mu to na razie nic nie da. Ale tutaj wiem, co on próbuje zrobić. Jeden. Dobra, ja muszę mu tutaj jeszcze poblokować wszystko na tym czwartym bordzie. Nie mam wyjścia. Dam tutaj tak. 4. 4, 2, 3. Tu mu trochę popsuję szyki. No zobaczymy, co teraz zrobisz, kolego. Gdzie on się ruszył? Tu. Dobra, muszę teraz zobaczyć, co on zamierza, żeby się nie obudzić z ręką w nocniczku. Tutaj, tutaj, to nic mu to nie da. Teraz tak, czwarty tutaj. Tutaj jeszcze, zaraz, bo on tutaj idzie w dół. Może iść do góry. Tak, będzie kombinował na tym. Aha, dobra, tak, go tutaj muszę zacząć też blokować na tym bordzie drugim, bo widzę, że on sobie śmiało tutaj zacznie poczynać. I może mnie w kozi róg zapędzić. Dobra, przyblokujemy mu tutaj 2. 1, 1. No, to będzie dość chyba długa możliwe, że rozgrywka. Teraz tutaj zrobił. Aha. Dobra, no teraz mi wiem, próbuje mnie złapać
na skosy albo na te. Dobra, to ja muszę w takim układzie on mnie tutaj będzie musiał blokować. Dam 1, 2, 1. Więc będzie musiał tu blokować. Dobra. Tutaj nie jest mi w stanie zagrozić. Więc co tu muszę zrobić teraz, żeby się przed nim ochronić? Dobra, spróbuję uderzyć w 2, 2, 3. Dobra. Nie wiem, czy dam mu radę, ale spróbuję, nie? Dałem mu do myślenia. Tak, tu postawił. Na trzecim postawił. Tak, tutaj nie wolno mu pozwolić. Zaraz trzeci, tutaj ma drugi. Pierwszy ma drugi, trzeci. Dobra, to już miałby wygraną, więc ja tutaj muszę dać mu na 4, 2, 2. Muszę mu zablokować, bo bym miał z góry na dół. Więc tutaj muszę mu sieknąć tematem. Teraz tak, zaatakował w to miejsce, no to wiadomo, że ja muszę. Chociaż nie wiem, czy on nie będzie miał. Chyba już wygrał, tak. Już widzę, że wygrał. Zawlókł mnie niestety w pułapkę. I to widzę już, że przegrałem. 4, 1, 3. Tu zablokuje, ale on postawi w trójce. Tak, no właśnie. To jest właśnie to, że tutaj po prostu mnie załatwił w tym miejscu. Tak to właśnie wygląda. Gra jest napisana w Basicu, więc spróbuję zrobić listing. Mamy break, udało się, więc damy list. Wylistuję cały program. Dość szybko się przewija. Ale tak ten program wygląda. No, nawet jest dość długi, trzeba przyznać. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C16.